witam w kolejnym filmiku, takim trochę z szafy perfumowej. Trochę tam w tle można dojrzeć, natomiast zasadniczo chciałam pokazać pewien produkt do ust. Może tak przybliżę. Bardzo zjawiskowa pomadka, niestety obawiam się, że jednak mimo wszystko nadal telefon tego nie uchwyci, ale obiecuję dać w miniaturce filmiku takie zdjęcie, które po prostu najlepiej uchwyci. Coś, co czasami tutaj widzę, połyskuje mimo wszystko, jednak jest to zauważane, ale nie aż tak jak w rzeczywistości. Jest to pomadka Duochrome, taki róż z taką poświatą fioletowości, taki trochę ala, bym powiedziała, kolor magenta. Już coś tam... Tak, tak. Już coś natłukłam? Nie, na szczęście nie natłukłam, ale już się już coś strąciłam. Tak to jest, jak się ma długie włosy i się zbliża do szafy perfumowej. Nawet włosy mogą spowodować jakiś uszczerbek w próbkach i tak dalej. No, na szczęście jej flakon nie spadł, bo flakon to nie wiem, czy by przeżył. Natomiast jest to zjawiskowa pomadka. Ona po prostu robi całą robotę. To akurat jest do makijażu takiego różowego, ale po prostu nawet do jakiegoś neutralnego. Po prostu ona zwraca niesamowicie uwagę. Jest to pomadka płynna z Colourpop. Dokładną nazwę podam w opisie na coś tam w Varsity, jak dobrze pamiętam. Bardzo byłam ciekawa tej pomadki. I szczerze mówiąc, jest taka, jak liczyłam, jak była na zdjęcia, czyli taka niesamowicie duochrom, niesamowicie metaliczna, niesamowicie taka po prostu, no, robi takie po prostu, taka dosyć szokująca, bardzo urokliwa, bardzo kobieca, dziewczęca, twarzowa. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Ona się ogólnie w przypadku jakichś takich tłustszych produktów, typu nie wiem, jakiś właśnie jemy obiad, ona się może trochę zjeść, ale bardzo łatwo ją poprawić, nawet bez pomadki ze sobą, a już z pomadką to już w ogóle. Generalnie ona się zjada w taki sposób, że nie, że się zjada w sensie, że brak pomadki, czyli że są jakieś prześwity, ona jest starta, tylko po prostu zjada się w takim sensie, że znika ten efekt metaliczny, ten taki właśnie duochrom. Bardzo polecam, naprawdę perełkowa pomadka, jedna z moich ulubionych ostatnio. Warto. Mimo tego, że jednak może wymagać poprawek, żeby był ten efekt ciągle taki właśnie duochrom, metaliczny, magenta. Natomiast bardzo ciekawa i ostatnio bardzo często po nią sięgam. Zdecydowanie jest to jeden z produktów Colourpop, które bardzo, bardzo polecam. Warto.